O człowieku, który walczył z Bogiem. The Man Who Wrestled With God. John A. Sanford. Zapraszam. Podtytuł tej książki to Nowy Stary Testament w psychologii indywiduacji. Indywiduacja, zacznijmy od tego, to proces jungowski, wymyślony, nazwany przez Junga, takiego wzrastania, osiągania pełni osobowości, dojrzewania poniekąd. I to jest to, na co spojrzymy w tej książce razem z Johnem A. Sanfordem. Niestety książka po angielsku, ale Johna Sanforda już książkę recenzowałem też inną pod tytułem Inner Meanings of Jesus Sayings, gdzie w świetle psychologii głębi starał się zinterpretować Niektóre zwroty nowego testamentowe Jezusa, przypowieści i tak dalej. Jest to świetna książka, dlatego też sięgnąłem po kolejną książkę Johna Sanforda. to jest książka, którą napisał wcześniej, dotycząca bohaterów Nowego, Starego Testamentu i ich pewnej transformacji, osiągania indywiduacji, pełni osobowości. Postaci, które tutaj poznamy w tym kontekście, a raczej ponownie poznamy, to Jakub który walczył, tytułowy Jakub, który walczył z Bogiem, ym, Józef i Mojżesz. Oraz y, Rebeka, jest też mocno <laughs> tutaj nakreślona, Rebeka to żona y, Izaaka, która w pewnym sensie wbrew przyjętej etyce, wbrew przyjętym zasadom ym, można powiedzieć, że sprawiła, że właśnie Izak pobłogosławił nie tego syna, którego chciał, tylko tego, którego ona chciała. Czytaj Jakuba, a nie Esau. I w pewnym sensie zastosowała fortel, żeby, żeby ten jej syn młodszy, wbrew tradycji, otrzymał błogosławieństwo i był tym, który ma no, przedłużyć ród, ma być tym kim kto będzie głową narodu i mm, głową rodziny. I właśnie e, tutaj, w tej pierwszej historii Jakuba, o której tylko, tylko właśnie wspomnę, jest cała esencja tej książki, e, która wiąże się z konfliktem pomiędzy etyką tradycyjną a etyką kreatywną, jak ją nazywa Sanford. Ta etyka kreatywna to nazwa zapożyczona od Jewa, innego e, rosyjskiego e, filozofa, który, którego książkę mamy, jeszcze jej nie skończyłem, bardzo skomplikowana, ciężko się ją czyta. Także dużo łatwiej się czyta książki na przykład Johna A. Sanforda niż Bierdiajewa. Ale to nie znaczy, że ta etyka kreatywna to jest coś bardzo skomplikowanego, bo gdy pomyślimy o etyce kreatywnej w taki nasz czysto mechaniczny sposób, czyli takim po prostu łamaniu zasad, żebyśmy osiągali, żebyśmy zdobywali to, co chcemy, wtedy dość łatwo sobie to możemy wyjaśnić jako po prostu bycie takim oszustem, bycie kimś, kto robi rzeczy dla swojej, swojego własnego zysku. I to nie jest to rozumienie, o którym tu mówimy, jeśli chodzi o etykę kreatywną. Właśnie na przykładzie Rebeki John A. Sanford mówi, że etyka kreatywna to może być coś, to może być coś, co stosujemy tylko jeśli mamy y, świadomość tego, że to nie jest robione z naszego egocentryzmu, że to nie jest robione, żeby zaspokoić nasze jakieś wewnętrzne, y, bardzo płytkie potrzeby. Na przykład y, popatrzymy na właśnie tytułowego Jakuba, to on był kimś, kto... Właśnie wychodził na początku swojej drogi z tej etyki tradycyjnej i po prostu łamał ją, z, dlatego żeby zdobyć władzę, żeby zdobyć wpływy, żeby po prostu być potężniejszym tak, niż jego brat. I to była właśnie ta niska pobudka to jest etyka, to nie jest etyka kreatywna. A jeśli mamy przykład właśnie Rebeki i etyki kreatywnej, to ona pochodziła z czegoś zupełnie innego. Mianowicie Rebeka miała Wizji od wyroczni, jeszcze chyba przed narodzinami, nawet Jakuba, że to właśnie twój młodszy syn ma zostać tym, kim e, powinien tradycyjnie być starszy syn. Ten młodszy syn ma dostać błogosławieństwo, ma być e, ojcem rodziny, ojcem narodu. I tak by Rebe dla Rebeki to nie było coś, co mm, robiła ze swojej własnej egocentrycznej postawy, no bo wiedziała, że tak naprawdę przez zastosowanie tego fortelu, na przykład, żeby młodszy syn został yy, naznaczony błogosławieństwem ojca, yy, będzie musi zostanie najprawdopodobniej wygnany. Najprawdopodobniej ten młodszy syn zostanie wygnany, najprawdopodobniej już się nigdy nie zobaczą. Będzie ogromnie cierpieć, mąż ją odrzuci i tak dalej, i tak dalej. Także to nie było coś, co było dla niej łatwą decyzją, to nie było coś, co robi tylko dla. Tak, by władzy, czy podniesienia ego, czy bogactwa i tak dalej, tych, tych prostych rzeczy mechanicznych, ziemskich, a raczej robi to z pobudek boskich, z pobudek wyższych. I mamy często ten przykład też w Ewangelii, gdy, gdy Jezus robi sobie rzeczy, jakie chce w Szabat, gdy Jego uczniowie też mogą robić, jakie rzeczy chcą w Szabat, przynajmniej miejscami. I jest to właśnie też z tych samych pobudek, z pobudek etyki kreatywnej, gdy nie robią tego z pobudek egocentrycznych, tylko właśnie głębszych. I to jest taki pierwszy ciekawy, ciekawy przykład na to, jak rozumie pewne wydarzenia i jak wyjaśnia pewne wydarzenia ze Starego Testamentu, które gdy czytamy je po prostu, to wydaje mi się nam, a tutaj oszukał, tu Bóg go wspierał, mimo że oszukał. To jest wszystko takie, się nam wydaje niejasne i bez sensu, gdy nie rozumiemy tych pewnych konceptów, które John A. Sanford nam tu fajnie wyjaśnia. I jeszcze wracając do Jakuba i Jesau, mamy tu przykład tych dwóch braci, którzy w psychologicznym kontekście mogą być rozumieni jako ekstrawertyk i introwertyk. I jak widzimy, Bóg trochę premiuje introwersję, albo inaczej introwersja to jest bardzo korzystna cecha dla rozwoju naszego duchowego i dla indywiduacji. Bo jak zobaczymy, właśnie Esau był kimś, kto wychodził na zewnątrz, kto polował, kto dbał o rodzinę. Był takim ziemskim, mocno stąpającym twardo po ziemi mężczyzną, podczas gdy Jakub tam przy matce siedział w namiocie, fantazjował, był introwertyczny, i tak jakby mimo że nie rozumiał, co ten dar błogosławieństwa ojca na początku da, jakie to będzie ile to będzie kosztować, i tak dalej, tak jakby przez tą introwersję patrzył jakby trochę dalej, albo inaczej, mógł trochę głębiej zrozumieć, to, jaki będzie miał wpływ, gdy otrzyma to błogosławieństwo, gdy zyska tą władzę podczas gdy. Nasz Esau działał po prostu czysto mechanicznie, działał instynktownie, działał tak jak ktoś trochę we śnie. Tak? A wiadomo, że robił rzeczy, które mi należy, był taki, jak powinien być, i nie każdy ma tak jakby ten pewien, pewien impuls do introwersji. I akurat on tego nie miał, Abraham to miał, nie Abraham, tylko przepraszam, Jakub to miał, no i przez to, takby, tak jak widzimy, to on stał się tym, kto. Dostał to błogosławieństwa, potem nastąpiło też oczywiście zjednoczenie i słynna walka z Bogiem. Także to są ciekawe historie i gdy się patrzy na to z takiej perspektywy, właśnie psychologicznej, jakby wszystko nabiera większego sensu i znaczenia, i też w pewnym sensie ujawnia się w naszym życiu. Widzimy, gdzie czasem etyka kreatywna jest warta zastosowania i potrafimy też w pewnym sensie odróżnić to, czy działamy w związku z etyką kreatywną, czy raczej po prostu jesteśmy egocentryczni i łamiemy zasady dla, dla własnych korzyści, a nie dla jakiejś wyższej sprawy. Najczęściej to łamanie zasad wiąże się z cierpieniem dla nas. Także świetne są te historie, i też to, co mi się podoba, to to, jak pokazują właśnie ten proces wzrastania bo wszyscy ci wspomniani tutaj wcześniej przeze mnie bohaterowie nie narodzili się gotowi, nie narodzili się tak jakby, wiesz, pełni. Musieli prze, przejść ponad swoje wady, swojego egocentryzm, swoje przywary, żeby stać się tak by tym, kogo, kim musieli się stać i też tak jakby ten Bóg wpleciony ym, w tę historię na różnym poziomie ym, jest też tym, co jest też kolejną rzeczą, tak jakby, która, kolejnym ym, aspektem, który może wskazywać na to, że gdy działamy w taki sposób, gdy robimy coś, żeby wzrastać, gdy tą indywiduację próbujemy w pewnym sensie budować, gdy działamy ponad ego. Albo inaczej, nie działamy z pobudek egocentrycznych miejscami, ale też działamy z pobudek głębszych, to wtedy, tak jakby ten Bóg, wyższa siła jest z nami, gdzieś nas wspiera. I, i tutaj, oczywiście, mamy zupełnie inne, inne motywy, inaczej to wygląda, a niż, niż powiedzmy w naszym życiu zapewne, ale wciąż jest to pewna wyższa siła, która po prostu materializuje się po poniekąd w naszym życiu. Dzięki, dzięki naszym działaniom z. Głębszych źródeł, pochodzących z głębszych źródeł, I, i gdy się czyta tą książkę, właśnie to mocno się ujawnia, i to mi się bardzo podobało. Gdy te historie ym, na, są ludzkie, po prostu są ludzkie. Na koniec, w czwartym rozdziale, ostatnim, jest też historia Dama Jewy: Wignanie z raju. To jest bardzo ciekawe. Jak na to spojrzał Johnny Sanford, bo pewnie wielu z nas miało podobne przemyślenia na, na temat tej historii. Ona się wydaje w ogóle nieracjonalna, gdy popatrzymy na nią z takiego naszego rozumienia. No, mamy dwóch ludzi, pierwszych ludzi, naiwnych ludzi, ludzi, którzy nic nie wiedzą o życiu, mają tylko jakiś przykaz od Boga i zostają oszukani, można powiedzieć, przez stworzenie, które Bóg tam też w tym raju dał, także um, wszechwiedzący, także, także o co tu chodzi w tej historii i tak jakby popatrzymy na takie drugie dno, które być może wiąże się z tym, że e, cierpienie, wygnanie z raju, to jest element tego, tego wzrastania do właśnie wyższej świadomości, do indywiduacji, do bycia pełną osobą i e, to, z czym się spotkamy w życiu zapewne, czyli cierpienie, trud i mm, wysiłek, wymagania, ból, to są też, są też kwestiami, które poniekąd sprawiają, że uzyskujemy pewną wiedzę, uzyskujemy pewien wzrost. I w tych szczególnie chwilach trudnych czy niepewności możemy sobie wrócić do niektórych tych fragmentów książki Johna i Sanforda, żeby przypomnieć sobie, co z takiej perspektywy psychologicznej mogą oznaczać pewne trudy, może oznaczać pewne wygnanie z raju, którego doświadczamy na poziomie psychologicznym w życiu co jakiś czas. I, i z czym to się wiąże, z czym to się je i co, co dalej możemy robić na takim poziomie archetypowym, właśnie psychologicznym. Także bardzo mi się to podobało, też ten ostatni rozdział. Podsumowując, Johnny Sanford jest świetnym pisarzem. Mam zamiar więcej czytać książek właśnie takich związanych z tymi aspektami psychologicznymi i też czasem ezoterycznymi związanymi z pismem starym i nowym, raczej bardziej z nowym niż starym testamentem. I, I będę tutaj oczywiście się tym dzielił i o tym mówił. Być może jakieś fragmenty również się znajdą na kanale wkrótce. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, bardzo w życie poczciwe. Moja książka Zimnodech i psychika, mimo że już jest ciepło, to w książce wciąż jest zimno, jest dostępna w linku, w opisie, a widzimy się wkrótce, w następnym odcinku. Pozdrawiam, dziękuję za oglądanie, cześć.